Na balu sportowca rozmawiamy z Marcinem Malewskim, który został uznany przez czytelników Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego za najpopularniejszego sportowca 2018 roku. Marcin, graliście dzisiaj w sobotę na wyjeździe z Sokołem Kościerzyna. Powiedz, czego bardziej spodziewałeś się, zwycięstwa w Lubiszczycie czy zwycięstwa w Kościerzynie? Dobre pytanie i trudne pytanie, z tego względu, że tydzień temu na własnym parkiecie przegraliśmy ze Stalą Gorzów i jadąc do Kościerzyny byliśmy obawialiśmy się tego spotkania, z tego względu, że jednak ze Stalą sobie wyobraziliśmy trochę inny przebieg meczu, że to my będziemy raczej dominowali na tym boisku i te spotkanie po ciężkim meczu wygramy, niestety przegraliśmy. Także jadąc na ten mecz naprawdę staraliśmy się szczególnie mentalnie odbudować. No i jak widać się udało. Udało się, bo to co sobie założyliśmy przed tym spotkaniem, udało nam się wykonać na boisku. I tak naprawdę można szczerze powiedzieć, że w dzisiejszym meczu Sokół Kościerzyna nie istnieje na boisku. To my od początku do końca właśnie dyktowaliśmy warunki gry i to my od początku do końca prowadziliśmy. No dobrze. Można powiedzieć, że do przerwy prowadziliśmy 15-7, także to jednak coś znaczy, no prawda? Bardzo wysoki wynik, ale moje pytanie brzmiało trochę inaczej. No, czego się bardziej spodziewałeś? Co jest dla Ciebie większym zaskoczeniem? No jedno i drugie przede wszystkim, tak? No wiadomo, że gramy mecze i co tydzień jeździmy po to, aby zwyciężyć, no to więc to jakby takie normalne jest, tak? W tym sezonie, tak? Ale no zdobyć po raz drugi w historii pierwsze miejsce w tym plebiscycie, najważniejszym plebiscycie na Warmii i Mazur, no to jest naprawdę coś. To jest coś, co tak naprawdę warto dla takich chwil trenować. Dokładnie, żyć, tak, dokładnie, trenować, bo jednak ciężka praca, jak widać, popłaca, także ten rok miałem ciężki, bo miałem 3 kontuzje bardzo poważne, a jednak czytelnicy cały czas i kibice cały czas obserwują, śledzą tą naszą piłkę ręczną w Warmii Energia Olsztyn i wspierają. I także dziękuję im za to i wspierają moją osobę. Tak, wiedzą, że ja jestem poświęcony tej piłce ręcznej naprawdę na 150%, więc bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Sobie również za tą ciężką pracę, która właśnie owocuje tym, że tu jestem. No myślę, że jeżeli kiedyś ktoś padnie na pomysł, żeby wybudować pomnik olsztyńskiej piłce ręcznej, no to na niej może się znaleźć zawodnik podobny do Marcina Malewskiego. Chciałem jeszcze wyjaśnić Nie jestem rokiem, tak? Chciałem jeszcze wyjaśnić naszym widzom twój strój, no bo pewnie niektórzy są zdziwieni, bal sportowca, a ty tutaj w dresie, co prawda ładnym, ale jednak w dresie. No wyjaśnijmy, że pojawiłeś się na balu bezpośrednio po powrocie z Kościerzyny, a tam w bagażniku samochodu czeka już garnitur, także zaraz zobaczymy ciebie na parkiecie. Tak jest, właśnie tutaj pod same drzwi pan kierowca naszego autokaru podwiózł mnie, tu się wyrobił między tymi samochodami, także dziękuję też bardzo panu kierowcy, że pod sam hotel mnie podwiózł. Tak, tak, jestem od razu po meczu, od razu przyjechaliśmy, od razu mnie tu wysadzili, jestem zaraz, mam nadzieję, się przebiorę i będę tak ładnie wyglądał jak ty. No dobrze, to dziękuję Ci za rozmowę. Życzę sukcesów w 2019 roku, byście wygrywali jak najczęściej, a może w przyszłości, by Warmia Energa powróciła do Superligi, o czym olsztyńscy kibice cały czas marzą. Tak, trzeba o tym mówić, że cały czas jest szansa, żeby wrócić do tej Superligi, tak? Wiadomo, że trzeba pewne sprawy poprawić, sportowe, organizacyjne, tak? No ale cały czas do tego dążymy, aby osiągnąć ten największy sukces, czyli awans do Superligi. Dzięki za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Malewski, najpopularniejszy sportowiec Warmii i Mazur w 2018 roku.